Grusia była zamagana. Tak jest. Dobra. Samą gitarą ona nie ma tego. To jest właśnie jedna z tych piosenek, które są pastiszem. To też taka historia dziwna. Ja wyjechałem w słynnym 80 roku, zaraz po opolskim festiwalu do... A na tym festiwalu właśnie Maryla Rodowi zaśpiewała te grusze. Przepiękna scenografia Marka Grabowskiego z takim srebrnym drzewem. Pamiętam tak dziś. No i ta piosenka zrobiła na mnie kolosalne wrażenie. Bo jest po prostu ładna, no nie ma się co oszukiwać. Ale wyjechałem do tego Niemca po raz pierwszy w życiu. Matka mi załatwiła tam u znajomego kapitalisty robotę. No i sierpień. Ja siedzę u tego Niemca, nasłuchuję, co się dzieje tam w tym naszym kraju. Ale jeszcze zanim wybuchły te wydarzenia najważniejsze, nagle wpadłem na pomysł i napisałem sobie właśnie ten tekst. Napisałem taki zadowolony, że mam taką fajną piosenkę, która traktowała właśnie o tym marazmie w narodzie naszym. I nagle wybuchł ten sierpień, wydarzyło się, co się wydarzyło, pomyślałem, pieprzone robole, no, zepsuły mi taki przebój, no niech ich szlak trafi. I taki troszkę zdegustowany wróciłem do Polski, do pianisty naszego mojego ulubionego kompozytora Andrzeja Pawlikiewicza. Mówię, weź zrób do tego jakąś muzykę, jakiś pastisz może też wymyślisz. I on to zrobił, no ale piosenka, no co, no puchał ten 81 wspaniały rok, no, piosenka psu na budę. A potem przyszedł grudzień, co się okazało, lata minęły, a piosenka wcale nie jest tak do końca od rzeczy. Kiedy wydam ostatnią złotówkę i nie będę mieć nic do stracenia, czy zostaną mi jeszcze na starość choć złudzenia? Gdy się stoczę na dno tego świata, gdy zepchniecie mnie już na margines, czy zrozumie ktoś moje szaleństwo, całą winę? A tymczasem w cieniu pod gruszą leżę sobie na jednym z dwóch boków i mam to, co pod gruszą najświętsze, święty spokój. A ta gruża rośnie i rośnie i przesłania już prawie pół nieba, a tłum rośnie wraz z gruszą i leży tak jak trzeba. Gdy odleżę swoje z nawiązką, kiedy będę już gotów do drogi, czy zostaną mi jeszcze na starość moje nogi? Może kiedyś w przypływie odwagi albo strachu stokrotnie większego znajdę w sobie dość sił, by te grusze zrównać w ziemią. A póki co w tłumie pod gruszą zalegamy bezpiecznie odłogiem, tylko patrzeć, jak nam to leżenie wyjdzie bokiem.
byle co nas na szczęście nie rusza. Niechaj do snu kołysze nas nasza święta grusza.